Tym razem zajmiemy się zagadnieniem action paintingu, czyli formą sztuki, która jest częścią surrealizmu. Będziemy korzystać z kilku pojęć, o których mówiliśmy przy filmiku o surrealizmie, dlatego, aby było Wam łatwiej, obejrzyjcie najpierw filmik Wtorek sztuka i surrealizm. Z kolei do samego tworzenia postaramy się Was przygotować kilkoma ćwiczeniami. Po co? Już Wam mówię. Żeby dzieła, które stworzycie, nie były zwykłym chlapaniem farbą. Jak to chlapaniem, spytacie? Ano chlapaniem. Artyści korzystający z techniki action paintingu niekoniecznie używali pędzli. Zdarzało się, że woleli kije, patyki, lanie farby bezpośrednio z puszki, metalowe rurki i inne niepędzle. Sam action painting to technika malarska, sposób malowania. Pojęcie action paintingu po raz pierwszy zostało użyte przy pracach Jacksona Pollocka, Amerykanina, tworzącego w Nowym Jorku, głównego reprezentanta action paintingu. Po polsku znanego jako malarstwo gestu czy malarstwo akcji. To, co jest w tej technice super ważne, to fakt, że moment tworzenia jest tak samo ważny, jak i jego efekt. Artysta skupiał się tylko i wyłącznie na momencie twórczym, a my jako oglądający możemy podziwiać ten efekt, ten zapis czynności samego tworzenia. Patrząc na obraz, możemy sobie wyobrazić to, jak artysta tworzył to dzieło. Artyści w swoich pracach pozostawiali dużo miejsca na przypadek i pozwalali własnym emocjom kierować swoimi rękoma. I dlatego w gotowych dziełach my, widzowie, oczami wyobraźni, mamy niepowtarzalną okazję przeżywać samo tworzenie tego, co oglądamy. Częścią tworzenia sztuki, z czego czasem się żartuje, jest przypadek. Tu przypadek jest bardzo, bardzo ważny, ale zaplanowany przypadek. To znaczy, że w action paintingu coś takiego jak przypadek zostało świadomie, w konkretnym celu, dopuszczone do działania artystycznego, do tworzenia. To znaczy, że jeśli zaczniecie sobie robić na przykład kanapkę z serem i niechcący zamiast keczupu użyjecie dżemu, a zorientujecie się dopiero w trakcie jedzenia, to zadziałał tutaj totalnie przypadek. Zrobiliście coś niechcący. Nie myśleliście o tym. Ale jeżeli w trakcie brania z lodówki dżemu zdacie sobie z tego sprawę i tak go użyjecie, to będzie to świadomy przypadek. Będzie to wasza decyzja, aby pozwolić temu przypadkowemu sięgnięciu po dżem działać. Zrobimy krótkie ćwiczenie, aby to bardziej zrozumieć. Tym razem nie z jedzeniem. Na podłodze połóżcie gazety albo kartki, weźcie mazak oraz powycinajcie kilka kółek z papieru. Teraz stańcie nad kartkami z ręką pełną wyciętych kółek i podrzućcie je do góry. Te, które spadną na rozłożone gazety, czyli kartki, odrysujcie mazakiem i zabierzcie z powrotem kółka. Czynność powtarzamy kilka razy. Jak zobaczycie, prawie żadne z kółek nie spada w to samo miejsce, czyli to, gdzie spadają, to przypadek. Ale sam fakt, że nimi rzucacie, już nie jest przypadkiem, czyli świadomie dopuściliście przypadek do waszego tworzenia. Kolejną ważną częścią action paintingu jest emocja. Wiecie, czym jest emocja? To pewien stan naszego ciała i mózgu. W świecie rozróżniamy wiele emocji, ale aby było nam łatwiej, skupimy się na czterech, czyli radości, smutku, strachu i złości. Co się dzieje z nami, kiedy odczuwamy te emocje? Radośni nie tylko mamy dobry humor, ale także czujemy to w ciele i radośnie działamy. Na przykład podskakujemy czy klaszczemy, kiedy słyszymy dobre, radosne dla nas wieści. Płaczemy, kiedy jesteśmy smutni. Kulimy się lub uciekamy, kiedy się przestraszymy. Nasze serce bije wtedy intensywniej, a nasz oddech przyspiesza. Natomiast w złości często reagujemy agresją. Zdarzy nam się uderzyć pięścią w stół czy krzyknąć. Nad emocjami w życiu codziennym uczymy się panować i je kontrolować. Ale nie o tym dzisiejszy temat. My zajmiemy się tym, jak emocje są odczuwane w naszym ciele i w jaki sposób możemy je przełożyć na działania artystyczne, pozwalając sobie na nieskrępowane wyrażanie siebie. Wszystkie emocje, jakie znamy, mogą być łączone w różne uczucia, podobnie jak kolory mogą być łączone, aby stworzyć idealne odcienie. W świecie sztuki emocje zazwyczaj przybierają i odcienie, i barwę. Zobaczymy, jak to wygląda u Was. To ćwiczenie będzie wymagało od Was pełnego skupienia. Weźcie kilka czystych kartek i zestaw kredek i zacznijmy od radości. Uwaga, zamknijcie oczy i postarajcie się przypomnieć sobie sytuację, w której czuliście się szczęśliwi. Na przykład otrzymaliście długo wyczekiwany prezent lub zobaczyliście przyjaciela, którego nie widzieliście całe wakacje. Skupcie się na tym uczuciu, które wypełnia Was od środka. Macie? Jeśli tak, to teraz wybieramy kolor, który według Was przedstawia to, jak się czujecie. Macie?
Jeśli tak, to teraz wybieramy kolor, który według Was przedstawia to, jak się czujecie. Stawiamy w dowolnym miejscu kredkę, zamykamy oczy, skupiamy się na naszej radości i malujemy nie myśląc o tym, automatycznie. Zróbcie to samo z pozostałymi emocjami. Na końcu porównajcie efekty. Przyjrzyjcie się, czy są jakieś charakterystyczne elementy we wzorach dla każdej emocji. Skoro już wiemy, jak możemy używać w sztuce przypadku i emocji, postaramy się stworzyć dzieło inspirowane niektórymi pracami Jacksona Pollocka. Uwaga! Będzie brudno. Jeśli zdecydujecie się na pracę w domu, pamiętajcie o dobrym zabezpieczeniu przestrzeni, w której będziecie tworzyć. Zastanówcie się, co chcielibyście pokazać na waszym obrazie. Wybierzcie te emocje, które będą tematem waszego dzieła. Spróbujcie pobawić się podłożem. Może podzielcie je na pół i postarajcie się przedstawić dwie zupełnie różne emocje? Koniecznie przed nałożeniem farby przypomnijcie sobie sytuację związaną z tą emocją, aby łatwiej wam było ją poczuć i utrzymać podczas całego malowania. Prace, które powstaną, koniecznie pokażcie znajomym i rodzicom i zobaczcie, czy będą w stanie odgadnąć jej temat. Aby to zrobić, potrzebujemy farby w kolorach wybranych emocji, patyk czy inny kijek oraz kartkę A3, Bristol lub jeśli chcecie poszaleć, białe prześcieradło. Stajemy więc przy naszym podłożu, patyk zamaczamy porządnie w farbie i strzepujemy, skapujemy tę farbę na podłoże. Uwaga, uwaga! To, w jaki sposób będziecie używać patyków, jest bardzo ważne. Chcemy, aby nasza farba trafiała na podłoże, nie na ściany, podłogę, meble, psa czy kota. Oni tym razem nie są naszym celem. Naszym celem jest nasze podłoże. Więc staramy się tę farbę strzepnąć z kijka albo pozwolić jej samej skapnąć. A dla osób, które będą się bawić na dworze, dobrym sposobem może okazać się nabieranie farby na dłonie i rzucanie nią w prześcieradło czy Bristol. Sam Pollock na początku nie malował farbami malarskimi, ale emaliami przemysłowymi. Brał taką puszkę farby, przebijał ją i stróżkami farby, które leciały z otworu, tworzył swoje obrazy, które pokazywane były na całym świecie. I właśnie tam, a konkretnie w Paryżu, zobaczył je bardzo znany Polak Tadeusz Kantor, który był malarzem, teoretykiem sztuki, ale znamy go przede wszystkim od strony teatralnej. Jednak nie tworzył on tylko spektakli, ale również scenografię, czyli tło i rekwizyty, które były na scenie. Któregoś razu podczas swojego pobytu właśnie w Paryżu zobaczył, jakie dzieła tworzą artyści na zachodzie i zainspirowany tym wrócił do Polski, gdzie używając action paintingu zmalował nie jeden obraz. Oto kilka z nich. Mamy nadzieję, że zapamiętacie, czym jest action painting, czyli malarstwo gestu, czy malarstwo akcji. A przy okazji będziecie się dobrze bawić, tworząc swoje prace. Do następnego!